To już 8. edycja rankingu organizowanego przez Dziennik Rzeczpospolita oraz Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Kryteria decydujące o zakwalifikowaniu się do konkursu pozostały bez zmian od 3 lat. Z 1000 rozesłanych ankiet tylko 234 placówki znalazły się w rankingu. W ciągu 8 lat szpital Latawiec z miejsca 56 awansował na pozycję 8, co daje poprawę ponad 200 punktów i miejsce wśród 10 najlepszych szpitali w Polsce. Szpital akredytowany to przede wszystkim dla placówki prestiż. Myślę, że jest to związane również z klientem, który do nas przychodzi. Pacjenci w tej chwili nie tolerują złej jakości usług medycznych, wobec tego to, że szpital jest akredytowany, daje im podstawę wierzyć w to, że usługi, które są przez nas wykonywane, są wysokiej jakości. Istotnym elementem akredytacji jest również to, że szpital poza wysoką jakością usług medycznych stara się także o bezpieczeństwo pacjenta. Polega to na takim wykonywaniu świadczeń, żeby nie stanowiły one dodatkowego zagrożenia dla pacjenta leczącego się w szpitalu. Opieramy się na pracy o standardy. Standardy wprowadzone, standardy postępowania w poszczególnych przypadkach chorobowych, standardy postępowania w zabiegach inwazyjnych. To pozwala nam przede wszystkim uniknąć błędu. Bezpieczeństwo pacjenta to także monitorowanie zjawisk niepożądanych zgłaszanych przez poszczególne oddziały, które mogą pojawić się w trakcie hospitalizacji i przyczynić do pogorszenia stanu zdrowia pacjenta. To są na przykład zakażenia szpitalne, to jest powstawanie odleżyn, to są upadki pacjentów. My na bieżąco staramy się właśnie te zdarzenia ilościowo i jakościowo monitorować i przyczyniać się do tego, żeby powstało ich jak najmniej. Szpital Latawiec walczy o ciągłą poprawę jakości od 2006 roku, kiedy po raz pierwszy przystąpił do certyfikacji ISO 9001. Otrzymanie po kilku miesiącach certyfikatu akredytacyjnego tylko zwiększyło apetyt szpitala, by zawalczyć o kolejne i utrzymać te, które już posiada.